Cześć, tu Justyna i dziś o tym, jak w łatwy sposób być trochę bardziej eko. Jako ludzkość z roku na rok produkujemy coraz więcej śmieci, niszczymy i zaśmiecamy naszą planetę, przyczyniamy się do globalnego ocieplenia. A gdyby tak każdy z nas choć trochę zmienił swoje postępowanie, zmienił swoje nawyki, choć trochę zmienił swoje przyzwyczajenia, moglibyśmy poprawić kondycję naszej planety. I nie mówię, żeby od razu zostać zero waste, bo mam wrażenie, że jest to niemalże niemożliwe, ale wydaje mi się, że powinniśmy się starać marnować jak najmniej, wykorzystywać powtórnie to, co możemy. Ważne jest, żebyśmy starali się robić cokolwiek, żebyśmy robili małe kroczki do tego, żeby żyć bardziej ekologicznie. Opowiem teraz o kilku krokach, które ja wprowadziłam do swojego życia i pokazują one, że tak naprawdę niewiele potrzeba, żeby żyć troszkę bardziej ekologicznie. Już od dłuższego czasu stosuję patyczki higieniczne z papieru lub z bambusa, które są alternatywą i to wcale niewiele droższą niż te standardowe patyczki z plastiku. Do ubrań stosuję czyścik wielorazowego użytku zamiast tych lepiących się jednorazówek. Staram się też nie wykorzystywać papieru wtedy, kiedy jest to możliwe i na przykład większość rachunków przychodzi do mnie w postaci e-faktury. A listy rzeczy do zrobienia czy do kupienia robię w telefonie, gdzie jest też łatwo to odhaczyć, ale można też to wykorzystać później. Odkąd na świecie pojawił się mój synek, stosujemy pieluchy bambusowe i wiem, że najbardziej ekologicznym byłoby używanie pieluchów wielorazowych. Natomiast kiedy zaczęłam się w to wszystko wgłębiać i czytać o tym, to powiedzmy sobie szczerze, się po prostu tego przestraszyłam, że nie podołam, bo tam jest natłok informacji, takie składanie, takie pranie, takie coś tam. Po prostu mnie to przeraziło i uznałam, że nie dam rady, ale żeby choć trochę ulżyć planecie, to wybieram właśnie te pieluchy bambusowe. A tak przy okazji rodzicom, którzy decydują się na wielopieluchowanie, naprawdę gratuluję i odwagi i cierpliwości, którą się naprawdę trzeba wykazać, żeby to wszystko ogarnąć. Od jakiegoś czasu stosuję też własne woreczki na warzywa i owoce, w zamian za foliówki, które są w sklepie. Przyznaję, że czasami o nich zapomnę i wtedy biorę ze sklepu zwykłą foliówkę, ale jeśli już ją biorę, no to zawsze staram się ją wykorzystać ponownie jako na przykład worek do kosza na śmieci, tak? Tak samo jako worek na śmieci często wykorzystuję opakowania po papierze toaletowym. Na zakupy zabieram też wielorazowe torby materiałowe. Segreguję śmieci, a jeśli nie wiem, gdzie wrzucić dany przedmiot, to sprawdzam to w internecie. Nie jest trudno wcale znaleźć taką informację. Całkiem niedawno zakupiłam sobie też butelkę na wodę, bo zauważyłam, że jak idę na dłuższe spacery z dzieckiem, czy na rolki, rower, to lubię mieć przy sobie wodę, a że nie chcę kupować non-stop butelek plastikowych, to uznałam, że zakupię sobie taką butelkę wielorazowego użytku. Kiedy jesteśmy na działce i nie mam dostępu do normalnej zastawy, to używam sztućcy z drewna czy bambusa, a także papierowych talerzyków. I muszę tu pochwalić Auchan, bo mają teraz bardzo dużą ofertę właśnie takich papierowych czy drewnianych sztućcy. Od niedawna do demakijażu używam po prostu małego ręcznika zamiast tych wacików jednokrotnego użytku. Mały, mięciutki ręcznik pozwala mi na zrobienie demakijażu, a po kilku użyciach wkładam go do pralki i jest jak nowy. Kolejny mały kroczek, jaki zrobiłam, to zakupienie szczoteczki do zębów bambusowej i jak tylko wyrzucę tą swoją starą plastikową, to właśnie tą bambusową ją zamienię. Ale świeższy zakup, właściwie dzisiejszy, to kosmetyczka, która jest zrobiona z butelek z recyklingu. I chciałam zauważyć, że nasze codzienne wybory mają naprawdę duży wpływ na to, jak zachowujemy się w stosunku do naszej planety. I myślę, że te moje małe kroczki mogą się choć trochę przyczynić do tego, żeby naszej planecie było nieco lżej, a jestem tylko jedną osobą. Natomiast jeżeli tych osób, które wprowadzą takie małe kroczki, będzie więcej, to nasza planeta tylko i wyłącznie na tym skorzysta. I to tyle o moich małych kroczkach, które powodują, że czuję, że staram się jednak robić coś dla tej planety i staram się być trochę bardziej eko. I to już wszystko na dziś, więc jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego. Pa!